Tytuł kursu: Zaprawy i mieszanki betonowe. Moduł: Pomiary i badania wykonywane na zaprawach murarskich i tynkarskich oraz mieszankach betonowych. Temat: Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą WEBE zgodnie z normą PNEN 1230-3. Jaka jest zasada metody WEBE? Jakie przyrządy się stosuje w tej metodzie? Jaka jest procedura badania? Jak przedstawia się wyniki badania? W materiale tym chcemy przybliżyć Państwu badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą WEBE. Mieszanka betonowa jest zagęszczana w formie o kształcie ściętego stożka. Formę zdejmuje się z mieszanki betonowej. Przeźroczysty krążek opuszcza się do momentu, aż zetknie się z mieszanką. Odnotowuje się opad stożka mieszanki betonowej. Następnie uruchamia się stół wibracyjny i wykonuje się pomiar czasu zwanego czasem WEBE. Jakie przyrządy są nam potrzebne do wykonania badania? Aby poprawnie wykonać badanie, potrzebujemy odpowiednich narzędzi. Najważniejszym urządzeniem jest konsystencjometr, zwany przyrządem pomiarowym WEBE. Oprócz przyrządu WEBE do wykonania badania jest nam potrzebny pojemnik o wysokości około 300 mm, przeźroczysty, poziomy krążek, stolik wibracyjny, pręt, stoper, pojemnik do mieszania, szufla, wilgotna ściereczka. Forma do badania próbek powinna być zalana 3 warstwami mieszanki, a każda z nich powinna być zagęszczona 25 uderzeniami pręta. Gdy górna warstwa jest zagęszczona, luzujemy śruby i podnosimy lej. Następnie równamy powierzchnię mieszanki i usuwamy z niej formy w czasie od 2 do 5 sekund. Mieszankę poddajemy wibracjom, ciągle obserwując, jakim deformacjom ulega. Czas wibracji mierzymy do momentu, w którym zaczyn cementowy zetknie się w pełni z krążkiem. Mierzony czas określany jest mianem czasu WEBE, określającym konsystencję mieszanki. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.